Zakład bez ryzyka i obrotu do 500 zł i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Pobierz aplikację fuksiarz.pl. Graj szybko, graj mobilnie, graj po swojemu. Nie chcę teraz, żeby to wybrzmiewało głośno, tak jakieś nagłówki i tak dalej, że moim celem jest kadra, ale no to jest jakby jeden z moich celi na ten następny rok, że ja chciałbym do tej kadry wrócić. No wiadomo, że Świder pojedzie, no bo jest jakby pewniakiem, a nowy, to licznie nowych gości, no bo ja teraz już tak dawno nie byłem, że będę... To pokazuje, jak dawno byłeś na reprezentacji. Tak, tak. Nie no, Messi, no szczególnie w pierwszym meczu, no graliśmy 3 mecze z nimi, to w pierwszym meczu nam pokazał, no gdzie nasze miejsce w szeregu. 0-4. No, 0-4 i to najmniejszy wymiar kary, uczciwie. Miałem tą koszulkę Messiego, jest z 30, to była jego pierwsza koszulka. No. Czyli byłeś fanatykiem... fanatykiem Barcelony, wiesz? To był chyba z Messim, to był chyba jedyny mecz w sezonie przegrany, kiedy Messi grał w pierwszym składzie, jakby nie. Leo Messi to dla mnie zawsze był idol i też no GOAT, nie? No dla mnie nie ma lepszego zawodnika i nie było. Powiem ci, że MLS to jest liga, w której zawsze chciałem grać i to jest... No bo tak nie jest, to jest liga przejściowa, w której chciałem zrobić następny krok i się rozwinąć. Cześć, witam Was serdecznie z Poznania. Moim gościem jest Kamil Jóźwiak. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Jedna rzecz organizacyjna. Jesteśmy w klubie Serce, który jest w centrum Poznania i musimy ostrzec, że w centrum Poznania wszelkie remonty się jeszcze w 100% nie zakończyły, więc może być tak, że jakiś młot będzie nam walił, a ale większość już jest zakończona. Nie no, jak wszedłem tutaj na ten rynek, to nie do wiary. No, jak to w ogóle tak. Odzwyczaiłem się. No, to prawda. Ja też jakby jak, przez to, że jestem raz w roku, no to wtedy mam zawsze, wiesz, no duże zmiany, także no. Do tego, co zostałem tu rok temu, to jest i tak duża zmiana. Jest bardzo duża zmiana. No, bardzo duża zmiana. Czy ze Stanów jest dalej do reprezentacji Polski? Zacznijmy z grubej rury. Z grubej rury. No, Świder pokazuje, że nie, ale też nie, no, nie da się ukryć, że Karol, no, grając w reprezentacji, zawsze jej daje dużo, nie? No, chyba Karol Świderski jest powoływany głównie właśnie za to, że za mecze reprezentacji na pewno gra, on zawsze gra uważam, dobrze. Że gra jest jednym z najbardziej, najrówniej grających piłkarzy w kadrze w ostatnim czasie i zasłużenie zdecydowanie jeździ. Może jest to jakieś, jest trudniej na pewno, no bo jednak ta, jeszcze będąc powołanym, chyba dwa razy bym powołanym, albo raz nawet z Charlotte, no to jednak ta lokalizacyjnie jest ciężej, nie, dolecieć i tak dalej. A czy jest trudniej o powołanie, jeśli chodzi o tutaj trenera, no nie wiem, bo też naprawdę na selekcjonerze pracuje krótko, dlatego ciężko mi powiedzieć. Z tego, co wiem, to gdy jeszcze trener Santos był trenerem, to w maju bodajże, czy w czerwcu na to zgrupowanie miałem dość duże szanse, żeby być powołanym, ale niestety no, kontuzja mnie wykluczyła z tej szansy akurat. Mm-hmm. Także w sumie dowiemy się w przyszłości, czy jest ciężej. Mm-hmm. A liczyłeś teraz na powołanie, na to ostatnie zgrupowanie? Wiesz co, tak przekalkulując sobie, to nie liczyłem z tego powodu, że mimo tak, że miałem fajny moment, to wiedziałem, że są 3 tygodnie przerwy, jeśli odpadliśmy ostatnie... Dlatego jest trochę dalej ze Stanów. No dokładnie. I ja na przykład miałem tak, że bardzo mi zależało, żebyśmy grali w tych playoffach jak najdłużej, bo wiedziałem, że jeśli utrzymam tą dobrą dyspozycję, tak jak miałem na koniec, to będzie wtedy szansa na powołanie. No ale automatycznie, wiesz, przegrywając w tym meczu 2 tygodnie czy 3 tygodnie do zgrupowania, no to wiedziałem, że raczej bez szans, no wiadomo, że Świder pojedzie, no bo jest jakby pewniakiem, a nowy, to licznie nowych gości, no bo ja teraz już tak dawno nie byłem, że będę... To pokazuje, jak dawno byłeś na reprezentacji. Tak, że jakby nowego, no bo tak trener robisz jest od niedawna, to nowego gościa powołując, no to byłoby dość dziwne, więc jakby nie miałem, jakby rozumiałem sytuację, że tak to może być, nie? Wiesz, tak staram się zawsze jakoś to brać logicznie. No ogólnie u 3 trenerów nie znalazłeś zaufania na tyle, żeby się znaleźć na reprezentacji, to jest jakaś weryfikacja dla ciebie. Jak ty się z tym czujesz? Czuję się z tym normalnie, jakby, wiesz, mam swoje cele, mam swoje ambicje i wiem na co mnie stać. U trenera Michniewicza byłem na kadrze raz w czerwcu, nie powołał mnie na mundial, no i po mundialu też już trener odszedł. Okej, chodziło mi o to, że nie zagrałeś. Tak, bo nie zagrałem. U trenera Santosa, no tak tu powiedziałem wcześniej, myślę, że byłbym powołany w czerwcu, ale tak mówisz, nie byłem. No jakaś to, na pewno jest, wiesz, przychodzi do głowy, no że już jakiś czas minął, no bo tak naprawdę od mojego ostatniego meczu chyba liczyłem w listopadzie. Minęły 2 lata chyba w listopadzie. Śmieszne, bo pamiętam, że kończyłem dokładnie to 15 listopada 2007. Pamiętam, że kończyłem to zgrupowanie z bramką, asystą chyba po Andorze i z Węgrami dałem dobrą zmianę chyba za Kesza w przerwie, bo on w przerwie go trener Sousa ściągnął. I to był chyba ostatni mecz, w którym zagrałem. I potem kontuzja w lutym miałem kontuzję, nie pojechałem, wtedy wygranym baraż ze Szwecją. No i potem pojechałem w czerwcu, ale no nie zagrałem i od tamtej pory już nie byłem. Wiesz, każdy zawodnik, który zagrał w kadrze,
czy ja, czy każdy ci to powie, że, no, że jak już dotknie się tej kadry i się w niej było, no to, to wiadomo, że chce się w niej utrzymać jak najdłużej i grać jak najlepiej. No szczególnie też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i też wiedziałem, że miałem dobre mecze w kadrze. Też przekładało się to na liczby, całkiem okej, okay, więc... No ty byłeś takim trochę Karolem Świderskim, w sensie takim, że może w klubie tam mu za bardzo nie idzie, mam na myśli derby. Tak, tak, nie było tam jakichś wtedy liczb, ale, mówmy się. Ale zawsze w reprezentacji dajesz jakiś taki solidny swój poziom po prostu. No, w sumie moje tam miałem 3 bramki, 5 asyst w tych 21 spotkaniach, więc nie na to gorzej. Też, że grałem w sumie też wiele spotkań na wahadle, czy coś. No, ale nie, uważam, że bilans dobry i dużo z tych spotkań było dobrych. No ale też wiadomo, że jest też konkurencja i każdy cel ma prawo do swoich wyborów, nie? A żałuję na pewno w tym sezonie moim, że jednak ta kontuzja mi wybiła z rytmu, bo to była moja pierwsza w życiu kontuzja mięśniowa i przez nią wypadłem. Raz wróciłem trochę też tak, wiesz, wypadłem, chciałem jak najszybciej wrócić, bo wiedziałem, że jestem w dobrej formie, wróciłem na 2 mecze i pogorszyłem tą nogę, jeszcze bardziej naderwałem ten mięsień. Tego potem wiedziałem, że już, wiesz, to nie są przelewki i raczej trzeba mądrze do tego podejść spokojnie, no i na trochę mnie to wybiło z rytmu, też nie było łatwo wrócić, ale no ten sezon właśnie taki był, no już w sumie tak przechodzimy, wiesz, zaczęłaś o tej kadrze, a ja tutaj jakby kontynuuję, ale też z tego powodu, że uważam, że to ma tak, w sumie taką ciągłość zachowuje, nie? Że końcówka sezonu znowu była fajna i czułem, że to idzie w dobrym kierunku, no ale niestety my jako drużyna po pokonaniu Miami, bądź co bądź, no w 2 ostatnich meczach z nimi 4 punkty z takimi zawodnikami, to był fajny wynik i czuliśmy, że jesteśmy w dobrej formie. Messi dobry piłkarz, moim zdaniem. Coś nie coś potrafi, jak to było. Nie no, Messi, no szczególnie w pierwszym meczu, no graliśmy 3 mecze z nimi, to w pierwszym meczu nam pokazał, no, gdzie nasze miejsce w szeregu. 0-4 i to najmniejszy w miarkary, uczciwie. Drugi mecz z nimi był bez Messiego, ale też bez Świdra. Byli na kadrach. No to porównuję, też dwie lewe nogi, nie? ale mimo wszystko Busquets był, Alba i 2-2 tam u nich i potem z Messim u nas 1-0 wygraliśmy, ale no... No dlatego mówię, potem no były jednak te apetyty, że kurde, pokonaliśmy Miami, które mimo wszystko... To był chyba z Messim, to był chyba jedyny mecz w sezonie przegrany, kiedy Messi grał w pierwszym składzie, jakby nie. I dlatego no są te ambicje wtedy na coś więcej, a tak naprawdę szybko zostaliśmy wyjaśnieni w tym Nowym Jorku, no i przegraliśmy, byliśmy gorszą drużyną i taka prawda. Żeby widzowie wiedzieli, o co chodzi. Zakwalifikowaliście się do tej fazy wstępnej play-offów. To jest tak, play-in to się nazywa, coś takiego chyba. Tak, i to jest taki mecz, to w NBA też w sumie już teraz funkcjonuje. Po tym meczu z Interem Miami się dostaliście i tam graliście z New York Red Bull. Tak. I oni też rzutem na taśmę, bo co jest w tym sytuacji specyficzne, bo my graliśmy pamiętam mecz w sobotę chyba ten i już w środę był następny mecz. I my tak naprawdę wygrywając ten mecz z Miami, to my już byliśmy przekonani, że chyba gramy z Vancouver u siebie. I w 95 minucie chyba Red Bull strzelił z karnego i nagle okazało się, że nie gramy u siebie, tylko lecimy do Nowego Jorku na mecz z Red Bullem, nie? Także tam wszystko się bardzo, bardzo szybko zmieniało. No zresztą w sumie Clichy też coś o tym wie, bo oni też byli blisko, co prawda oni zagrali chyba wcześniej mecze i już tam nie mieli szans, ale też tam punktowo byli blisko nas. No i właśnie szkoda pod tym względem, bo z jednej strony historyczny awans dla Charlotte, no bo w tej krótkiej historii to był jakby pierwszy awans do tych decydujących rozgrywek, no ale szybko jednak odpadliśmy, bo potem jest ta faza taka, od tego sezonu też była, że do 2 zwycięstw, wiesz, trochę chcieli to tak... Jak w NBA, nie? NBA zrobić, nie? W NBA masz do 4, tu chcieli do 2, więc tych spotkań byłoby więcej. No chyba tak ciężko generalnie w piłce nożnej grać do 2 zwycięstw, kiedy no, piłka jest generalnie dużo intensywniejszym sportem. No raczej pomidor z mojej strony, nie? Bo ja też uważam, że tak jest, tym bardziej, że przy tym natężeniu, które było dosyć duże, bo my w tym roku też mieliśmy tą ligę meksykańsko-amerykańską, gdzie było tych spotkań latem tak naprawdę, nie było, chyba wcześniej chłopaki mówili, że była jakaś przerwa czasami, jakiś tam tydzień, coś, to naprawdę było granie cały czas, my też doszliśmy do ćwierćfinału, poza tym jest Puchar Stanów Zjednoczonych, od tego sezonu słyszałem, że już nie będą drużyny z MLS grały, większość, no bo po prostu natłok spotkań jest zbyt duży, nie, wiesz, to wszystko... Wiemy, o co się jakby rozchodzi potem w piłce i o tą ilość spotkań. No tak chcieli to urozmaicić i tak wyszło. No u nas akurat skończyło się na tym, że my tego nie dotknęliśmy, nie, jako Charlotte FC, ale na pewno ten progres jest czyniony w tym klubie i oby tak szło dalej. Jesteście młodym klubem, jeszcze będziecie mieli czas na sukcesy, ale Leo Messiego chciałbym się zaczepić. Aha. Powiedz, czy to prawda, że ty byłeś nazywany Messim ze Zbąszynka? W sensie w Zbąszynku, że byłeś nazywany Messim? Nawet w Zielonej Górze grając tam, no byłem. To było przez to, w sumie tak się to przyjęło, bo ja jakby miałem tą
koszulkę Messiego jest z 30, to była jego pierwsza koszulka. No. Czyli byłeś fanatykiem? Byłem fanatykiem Barcelony, wiesz, a potem automatycznie no jakby to przechodzi, nie? Że widzisz jakieś młode gwiazdy, no to chcesz się do nich upodobnić. Więc to było, ale no wiadomo, że to potem minęło, bo już tak też się bardziej poznaliśmy i no dobra, po prostu grałem na boisku i po prostu ktoś nie wiedział, jak ma na imię, to mówi Messi, wiesz co chodzi, w takim znaczeniu. No, ale był twoim idolem dzieciństwa, był. No dlatego i później dla mnie wychodzisz to... na mecz o coś i masz tego Messiego, tak. 66 tysięcy ludzi na trybunach Charlotte, no duża historia. Jeszcze wygrywacie ten ostatni mecz i po twojej asyście Messi ani asysty, ani gole. I jeszcze z Messi podpisał koszulkę mi, także chociaż... No to wszystko zgadzałeś. Tak, koszulki Messiego się raczej ciężko było dostać, bo tylu było chętnych, że wiesz, ale przemyślałem to i ogarnąłem sobie koszulkę jego, chociaż kupiłem, żeby ten podpis jego dostać, także dla mnie super sprawa. No ale piłkarsko do tego podchodząc, no to wiesz, Leo Messi to dla mnie zawsze był idol i też no GOAT, nie? No dla mnie nie ma lepszego zawodnika i nie było, to jest moje oczywiście osobiste zdanie, wielu ludzi się nie zgodzi, ale ja tak uważam, no i zresztą to było widać na boisku, no. Takie sytuacje, że wiesz, my byliśmy, Charlotte była drużyną, wiesz, my byliśmy tacy znani też, że lubimy podejść wysokim pressingiem czy coś, u nich to wyglądało tak, pojechaliśmy na Miami, że mieli rzut wolny obok swojego pola karnego i Busquets mu tylko dotknął piłkę, a my staliśmy troszeczkę wysoko i on czeka po prostu na twój ruch. Jak ty do niego pobiegniesz na raz, to on ci ominie, a jak nie podbiegniesz, to sobie poprawi i podniesie głowę i rzuci prostopadłem na 60 metrów, także... No niesamowity piłkarz już, tak, niektórzy mówią, że Messi chodzi, drepcze, ale jak nawet mieliśmy analizę jego, no bo wiadomo, że mieliśmy, no to on sobie chodzi, ale wiesz, cały czas głowa chodzi w prawo, lewo i tylko sobie szuka krok w tył, krok do przodu, żeby znaleźć trochę miejsca, przyjąć i jak już się obróci, to już jest... No to już jest duża szansa, że będzie gol, nie? Ten pierwszy mecz, kiedy przegraliście 4-0, powiedziałeś gdzieś, że za duży był respekt z waszej strony. No na pewno, tak. Jest coś takiego, że widzisz Messiego pierwszy raz na boisku i kurde, co ja mogę temu panu Ja tak miałem, a wiesz, też teoretycznie ja się z nim nie spotykam aż tak na boisku, będąc lewą skrzydłowym w tym meczu byłem, a Messi no tam prawo skrzydłowy na dziesiątce bardziej nawet trochę grał w tym meczu. No to aż tak nie mieliśmy takiego bezpośredniego kontaktu, ale widziałem też u chłopaków nawet w obronie, że to było takie wyczekiwanie, a drugi mecz, którym on zagrał, czyli de facto z nim to był nasz ostatni mecz w sezonie, no to było to już zupełnie na innym poziomie, nie? Wiedzieliśmy, po co wychodzimy, że zdobyliśmy niezły wynik w Miami, był trochę niedosyt, bo dwa razy prowadziliśmy, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 i był niedosyt, no i też mimo wszystko, wiesz, to tak o tym się nie mówi, ale no czuliśmy nasz atut w postaci naszego sztucznego boiska, no bo my tam gramy cały czas, nie? A to nie jest łatwo. Dużo drużyn, które tam przyjeżdżało, miało problem na początku z adaptacją, nie? Nawet wiesz, Sergio Busquets, który jest mistrzem w podawaniu piłki i tak dalej, no to kilka niecelnych podań na początku, po prostu przez wyczucie murawy i tego, wiesz, jak zazwyczaj gra. Dlatego nie ukrywamy, że upatrywaliśmy w tym szansę, no też nie będziemy, też nie będę mówił, że no jakby zrobili, no dzięki temu wygraliśmy, ale na pewno to też w jakiś sposób nam pomogło zdobyć tą bramkę na początku meczu i potem jakoś funkcjonować. A ty jak się odnalazłeś na tej sztucznej murawie? Bo większość osób, kiedy gra na sztucznej murawie regularnie, to raczej narzeka. Jak jest no ja raczej też, mimo wszystko, nie? Wiesz, potem to traktujesz trochę jako atut, bo jesteś z tym obyty, ale czy miałbym ci powiedzieć, że ja lubię na tej... No to nie lubię, nie? No to preferuję naturalną trawę i grę na niej, no bo mimo wszystko jest też większe ryzyko kontuzji i to też nie jest przyjemne dla nóg, ale no po jakimś czasie dochodzisz do wniosku, że ty masz trudno, ale ci goście, co przyjeżdżają tam raz na jakiś czas na mecz, to mają jeszcze gorzej, nie? No. Jasne. Powiedz, jak się zmieniła liga i jakiś taki odbiór w ogóle MLS w Stanach, od kiedy Messi zaczął tam grać? Czy to jest dla ciebie, piłkarza Charlotte, w jakikolwiek sposób odczuwalne? Na pewno tak. Raz, że ja mam takie, wiesz, porównanie, jak przychodziłem do klubu, gdzie klub był nowy, to ja mogłem, no nie mówię, że teraz jestem jakiś tam bardzo, wiesz, rozchwytywany, ale mimo wszystko, idąc przez miasto, to naprawdę nikt cię nie poznawał, nikt, czy ty jesteś DP, czy nie DP, nikt ciebie nie zna, nie, jesteś kompletnie anonimowym gościem. Charlotte nie żyło się kompletnie piłką nożną wcześniej, futbol amerykański jest w najwyższej lidze, jest Charlotte Hornets, także no nie było o tym mowy, a na przestrzeni tego roku no zmieniło się dużo, w takiej poznawaniu ludzi na ulicy, to miasto też bardzo polubiło piłkę nożną, też mamy, dużo jest ludzi z Ameryki Południowej jednak, no przez ten klimat pewnie, w którym się znajdujemy. I bardzo to poszło do przodu, a Messi przychodząc do ligi, no to już w ogóle, wiesz, nawet kontrakt, liga podpisała kontrakt z Apple, możesz oglądać naprawdę nasz cały sezon na Apple TV. Wiadomo, że wiele osób w Polsce to jest ciężkie mimo wszystko, no bo godzinowo to jest ciężkie do ogarnięcia, ale zawsze możesz sobie powtórki obejrzeć, tam masz, to jest tak,
podobnie jest zrobione jak załóżmy w Viaplay, nie? Że tam masz też zakładkę MLS, wchodzisz sobie, wszystko, możesz oglądać akcje, skróty, więc jest to dobrze opakowane, uważam, i idzie do przodu. No. Messi, ale też inni zawodnicy, Busquets, Alba, teraz Suarez podpisał z nimi w naszej konferencji, to już w ogóle się roiło. To robi się naprawdę poważna liga, no, teraz. Miałeś, wiesz, u nas ostatnie miejsce w naszej konferencji miało Toronto, które miało Insigne i Bernardeskiego na skrzydłach, nie? No to też jakby dowód, że sam fakt posiadania grubych gwiazd i dużych nazwisk, no niekoniecznie no, my byliśmy taką drużyną, wiesz, która raczej nie miała, no nie miałaś na papierze wielkich gwiazd. W tamtym sezonie był Christian Fuchs, no ale to też nie jest wielka gwiazda, tylko gość, no, który zdobył Premier League, ale to raczej nie jest też jakiś wirtuoz piłki nożnej, umówmy się, nie? Czy drużyny pod nami, no nawet DC, gdzie jest Clichy, Benteke, no zawodnicy, którzy grali w Premier League, Chicago, gdzie jest Shaqiri, także no w każdej drużynie praktycznie ktoś był i też uważam, to jest jedna rzecz, bo wydaje mi się, że kiedyś to właśnie robiono, że kupowało się te gwiazdy, ale uważam, że też poziom tych zawodników nie ma już aż takiej dysproporcji między najlepszym a najgorszym zawodnikiem, nie? Że to już jednak też chyba te pensje minimalne dla tych zawodników, bo wiem, że to, ten system, ten jakby program, jakby związek piłkarzy, załóżmy w Stanach, jest dość mocno rozwinięty, że naprawdę ich jakby głos ma coś, ma jakieś znaczenie, także oni też swego czasu byli blisko tam jakiegoś buntu, tak jak w NBA miałeś ten lockout, no to tam też o to minimalne wynagrodzenie. Po COVID-zie na przykład te wszystkie loty są już czarterowane, kiedyś kupowałeś normalnie bilety i się leciało w jeden dzień na mecz, następnego dnia dopiero po nocy się wracało, teraz lecimy na mecz, wracamy bezpośrednio po meczu, dlatego pod każdym kątem ta liga idzie do przodu i nie wiem nawet, czy w sumie, nie wiem, czy to jest takie w sumie powszechnie wiadome, ale no my jako Charlotte wchodziliśmy do ligi, to chyba nasz właściciel płacił około 500 milionów, teraz te kluby już za płacą franczyzę. Za franczyzę, teraz już jest chyba 700, na David Beckham 25 zapłacił, tak? No, on sobie wynegocjował to w 2006 czy tam 2005 roku, nie pamiętam kiedy już, grał, ale wiesz, na przestrzeni 15 lat masz no, niesamowity jakby progres, dlatego ja uważam, że no, że ta liga idzie do przodu i będzie szła cały czas, nie? Pytanie tylko, jak to zostanie potem skonfrontowane z drużynami europejskimi, bo możliwe, że tak się też kiedyś wydarzy, że jakieś rozgrywki powstaną, żeby też te drużyny z Arabii Saudyjskiej też mogły grać, no bo tam jest też coraz więcej piłkarzy, dlatego ciekawy jestem, jak ta piłka pójdzie do przodu, ale no na pewno ja będąc tutaj te dwa lata i widząc to od środka, jak to się rozwija, no to uważam, że nie mówię dlatego, że tam jestem, tylko że naprawdę to idzie do przodu. Franczyza, czyli żeby widzowie wiedzieli, to jest opłata za wstąpienie do ligi. Dokładnie. Jak zapłacisz franczyzę, to jesteś pełnoprawnym uczestnikiem MLS. Powiedziałeś o tych wielu nazwiskach, które przychodzą do MLS. Ty też jesteś designated player, więc w jakiś sposób możesz być porównywany do tych dużych nazwisk. Na pewno w samych Stanach dużo się mówi o tym, że ktoś jest designated player, czy jest trzech takich piłkarzy na drużynę i oni mogą zarabiać pieniądze spoza tego limitu. No i media zupełnie inaczej oceniają piłkarzy, którzy są designated player. No dokładnie. Jak to wygląda? To jest właśnie, wiesz, ja przychodząc to tak naprawdę no, wiedziałem, jak ta liga funkcjonuje, wiedziałem, że istnieje taka reguła, ale nie wiedziałem też, jaka jest przywiązywana do tego, wiesz, waga, nie? Jest i uważam, że jest dość duża i czasami, no na przykład nawet popatrzysz na naszą drużynę, nie? Ja jestem tak naprawdę designated playerem, gdzie w którejś drużynie w lidze byłbym siódmym czy ósmym zawodnikiem pod względem kontraktu, nie? Więc to są nierówności. Tak naprawdę nasze zarobki są jawne, tam każdy wie mniej więcej, ile kto zarabia. Dlatego z tego, co chyba wiem, może mogę się mylić, ale że tam zawodnik DP, jego kontrakt może być maksymalnie chyba do 1,5 miliona dolarów rocznie, brutto, plus też jakoś wchodzi w to kwota transferowa, nie? Także tam jest wiele, wiele zmiennych, ale bynajmniej to też, że Charlotte musiało za mnie zapłacić pieniądze derby i jakby wielkość mojego kontraktu, no mogli mnie wpisać właśnie, musieli mnie wpisać na tą listę właśnie designated player. Ale wiesz, czy ja przywiązuję do tego wagę? No nie przywiązuję do tego wagi, bo u nas tak naprawdę w tym pułapie finansowym jest wielu zawodników w drużynie, bo mamy taką drużynę właśnie raczej równą pod tym względem, nie? Że ta drużyna jest, nie ma tak naprawdę wielkich gwiazd na papierze, ale jest taką maszyną, która każdy za każdego tutaj pracuje i wiesz, od każdego na boisku w tej 11 możesz spodziewać się mniej więcej wyrównanego poziomu. Ale tak jak ty mówisz, odbiór w mediach no właśnie, w Stanach czy jest... jakieś takie oczekiwania? Czujesz no na to? Pewno są. Tak wiesz, często nawet ja udzielając wywiadów, wiesz, są pytania na przykład, że no, na przykład wiesz, jaka rola, że twoja rola jest duża, bo wiesz, no ale to nie jest dla mnie też problemem. Ja jakby mam sam przed sobą największe oczekiwania i cele i ja jestem takim swoim największym hejterem i osobą, która wymaga od siebie najwięcej, dlatego jedno to, co tam, wiesz, w mediach się mówi, ale też uważam, że
zainteresowanie mediach jest też teraz w tym sezonie, na przykład w porównaniu do pierwszego, też było większe, nie? Mhm. No. Okej. Okay. Sam klub Charlotte to jest w ogóle też niesamowite z twojej perspektywy, bo on dwa lata temu de facto powstał. Tak, to był jego pierwszy sezon w historii. Dokładnie. No i teraz jak awansowaliście, to mówisz o pierwszym historycznym awansie. No, dokładnie. Czy ty na przestrzeni tych miesięcy obserwujesz, jak rozwija się ten klub? W sensie, czy to jest tak, że wy się trochę uczycie na żywym organizmie? No, ja myślę, że może nie ja, ale ludzie dookoła klubu może trochę tak. Też nie mówię, że oni nie mają doświadczenia, ale wiesz, dla niektórych to jest tak naprawdę... No, to wszystko powstaje na nowo, niektórzy ludzie nigdy nie byli na tych pozycjach, na których obecnie są w tym klubie, więc myślę, że tak. My też się trochę uczymy, no bo wiesz, nawet jakbyś nas, byłeś zresztą u nas w Charlotte na początku, w pierwszym sezonie i teraz jakbyś przyjechał, to byś zupełnie już byś nie przyjechał na ten stadion, w którym wtedy byłeś, gdzie trenowaliśmy, tylko dzisiaj już mamy swoją bazę treningową, nowo powstałą, też funkcjonuje tam drugi zespół, Akademia. Są trzy boiska, planują następne boiska obok, zaplecze, jeśli chodzi o siłownia, gabinety fizjoterapeutów, odnowa biologiczna, to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą no, wydaje mi się, że każdy klub w MLS, no, mając takie zasoby finansowe, zaczyna od tego i też tak jak tutaj też zrobili w Szalu, dlatego my dzisiaj tak naprawdę mamy też bardzo uproszczone życie, nie? No bo wcześniej w tym pierwszym roku mimo wszystko dojazdy na treningi autobusami, wiadomo, że nikt na to tak nie narzeka, ale to jest jednak duże ułatwienie, jak masz wszystko w jednym miejscu i możesz sobie zaplanować, że jeżdżą trening na boisko, możesz sobie zostać dłużej, no bo nie goni cię autobus, że już chcesz wracać, bo koledzy chcą wracać. Możesz iść sobie od razu z boiska na siłownię tak naprawdę, czy zjeść obiad, wiesz, jakby wszystko jest na miejscu, to jest duże ułatwienie, dlatego no my na pewno widzimy, jak ten klub się rozwija. No tak, ja widziałem, mogę powiedzieć, że już wtedy organizacyjnie to wyglądało naprawdę niesamowicie. No tak, tak. A powiedz a propos tego, czy Karol Świderski dalej zwalnia trenerów? A gdzie zwalniał? Aha, bo tego pierwszego nie zwolnił, no tam tak? Pojawiły się jakieś dziwne teorie po naszym ówczesnym materiale, bo tam jednego z asystentów spotkał Karol gdzieś na korytarzu. A, który potem został pierwszym trenerem. Tak, de facto, powiedział wtedy Karol przed kamerą, że to jest the best coach. Oh, this is the best coach. I love this game. I media to interpretowały tak, że to on zwolnił trenera, żeby jako piłkarz, który jest... Znaczy, każdemu piłkarzowi życzę takiej władzy, ale myślę, że Karol takiej nie ma. No też wiadomo, że to była dla nas sytuacja do śmiechu, też wiesz, nie będę ukrywał, ale no oczywiście, że nie. No, tak naprawdę żaden piłkarz w Charlotte bynajmniej nie ma takiego przełożenia, żeby zwalniać trenera czy zatrudniać trenera. Wydaje mi się, że to była też, wiesz, jest też tak, że zarząd tak naprawdę sonduje jakieś możliwości, rozmawiając z zawodnikami, pytając, jak to wygląda pod tym względem, ale też rozmawia ze sztabem, też rozmawia z, nie wiem, dyrektorem sportowym, dlatego to oni podejmują tak naprawdę decyzje. No i ta decyzja została dość szybko podjęta. Ja tak naprawdę nawet szczerze ci powiem, że ja nie mogłem ocenić tego trenera, bo ja tam byłem za krótko, żeby powiedzieć, czy trener jest dobry, czy nie. Ale gdzieś tam sobie radzi, bo widziałem, że chyba jest w drugiej lidze hiszpańskiej, chyba w Sportingu, ten Gijon i wyniki miały całkiem niezłe. Także nie wiem, może też było na innym podłożu jakiś problem, ale przejął, tak jak Karol powiedział, the best coach. Nasz asystent Krystian Latancio został trenerem, no i półtorej roku był i uważam, że zrobił dobrą pracę, popchnął ten klub do przodu, teraz mamy nowego trenera i zobaczymy, jak to będzie dalej szło. No to też pokazuje, w jaki sposób rozmach, jaki ma Charlotte, no bo nie mówimy teraz o trenerze gdzieś nie anonimie, tylko mówimy o Danie Smithie, który pracował w Aston Villa, a też drugim kandydatem był Frank Lampard, no też duże nazwisko, więc to też pokazuje, że naprawdę z dużym rozmachem nawet te kluby, które nie są w topie MLS, zaczynają działać. No oczywiście. I wydaje mi się przez to też, wiesz, że tak naprawdę top MLS czy nie top MLS, to jednak każdy ten klub ma zasoby finansowe na niesamowitym poziomie i jednak też no ci trenerzy przychodzą tutaj, to jest dla nich też uważam fajna możliwość dalej na rozwój. No, Wayne Rooney wrócił do Anglii, co prawda mu ta przygoda się nie udała na powrocie, ale też to na pewno jakieś tam nowe doświadczenie tutaj zebrał, bo ta liga też jest troszeczkę inna. Dlatego mi się wydaje, że będą przychodzić trenerzy i zawodnicy. Tak mówisz, to nie jest anonimowy trener, to jest trener, który zrobił z Aston Villą awans do Premier League, z Championship, wtedy z tą bardzo dobrą drużyną, tam Grealish, Abraham, wtedy mieli to dobrą, bo oni z Derby wygrali w finale, tak mi się... Nie pamiętam. Tak, oni grali z Derby z Lampardem w finale, no i wygrali ten finał baraży, także no,
to jest duże osiągnięcie, tak zrobić awans, dlatego no nie jest to osoba przypadkowa i mam nadzieję, że na pewno to poukłada. A ty sam jak byś ocenił siebie w poprzednim sezonie? Bo przez to, że ciebie nie ma w kadrze, gdzieś zniknąłeś z radarów i w zasadzie no nie wiadomo, jak ty sobie tam radzisz, poza tym, że czasem wiemy o tym, że zaliczyłeś asystę głównie, czy też strzeliłeś gola, no bo tak patrząc na liczby, no to masz całkiem dobre. Masz 4 gole i 8 asyst przez cały sezon. Pamiętam, jak wyjeżdżałeś z Ekstraklasy, to miałeś dokładnie takie same statystyki, tylko na odwrót. 8 goli i 4 asysty. Wtedy dołożyłem więcej chyba jeszcze w pucharze. Jeszcze coś tam. Wiadomo, o co chodzi. Całkiem niezłe liczby. Niezłe. Też trochę nasz system gry wyglądał trochę tak, że zmienił się w pewnym momencie, bo na początku miałem jeszcze więcej bramek, ale potem trochę zaczęliśmy grać. Chcieliśmy grać jak Manchester City, ale załóżmy, no jak nie masz takiej jakości, no to, no to trochę to inaczej wygląda i ja trochę czułem się trochę jak wahadłowy w tym ustawieniu. Więc rzadko byłem pod bramką, właśnie więcej miałem okazji do asyst. No ale mimo wszystko chyba miałem najwięcej asyst z drużyny w całym sezonie i chyba drugie liczby po Karolu. Minut też miałem sporo mniej niestety przez moją kontuzję, bo czuję, że mógłbym ten wynik jeszcze poprawić, ale nie, jeśli pytasz mnie, czy ja jestem zadowolony z tego sezonu, no to jestem zadowolony, ale też uważam, wiesz, że to nie był super sezon, uważam, że to był dobry sezon i cieszę się, że jakby nastąpił progres w stosunku do tego pierwszego i dalej chcę robić progres, bo wiem, że mogę to zrobić, nie? No i też, tak jak mówię, miałem na przykład ten sezon, też bym podzielił, tak jak już rozmawialiśmy pod kątem kadry, też bym go podzielił, na przykład początek sezonu fajny, kontuzja, wypadłem i potem ten okres po kontuzji też nie był taki, jak chciałem. Nie, ciężko mi było jakby, szczególnie uważam, że mentalnie mi było dojść do takiego momentu, że czułem, że mogę na przykład wykonać sprint na 100%, no bo jednak w głowie zostawało taki, nie wiem, pierwiastek, że a co się, jeśli znowu się to stanie, nie? No bo miałem raz, drugi i jeszcze trzeci raz tak naprawdę też poczułem, prawda, nic się wtedy nie stało, ale wiesz, wtedy do twojej głowy dochodzą takie informacje, że a może jednak nie jestem na 100% tak zdrowy, dlatego ta kwestia potem mentalna takiego, wiesz, że, no jest, że jestem zdrowy i że jednak wszystko jest okej, też mi trochę czasu zajęła. Ale potem wróciłem i fajnie tą końcówkę ze mną naprawdę byłem zadowolony i jakby byłem głodny, żeby więcej jeszcze, bo raz, że no nie ukrywam, że nie chcę teraz, żeby to wybrzmiewało głośno, tak jakieś nagłówki i tak dalej, że moim celem jest kadra, ale no to jest jakby jeden z moich celi na ten następny rok, że ja chciałbym do tej kadry wrócić. No bo zagrałem trochę tych spotkań i wiem, że mogę jeszcze więcej jej dać. To jest też, myślę, że realny cel. Robimy co roku na weszło rankingi piłkarzy ze względu na pozycję, kto jak sobie poradził najlepiej w danym roku. No i wśród skrzydłowych wygrał Kamil Grosicki. Kamil Grosicki, fantastyczna postać, zasłużona i też dobrze gra, jest w wysokiej formie, niczego nie odbieram. Natomiast myślę, że no, jeżeli będziesz w dobrej formie, a twoim punktem odniesienia jest Kamil Grosicki, no to myślę, że ktoś w końcu powinien przeskoczyć Kamila. No tak, Kamil, tak mówisz, wielka postać dla naszej piłki, wiele spotkań, wiele bramek, asyst. Przede wszystkim też fajny człowiek, bo też dużo mi pomógł na początku mojej przygody w kadrze. I tak mówisz, utrzymuje dobry poziom, mimo tego, że wiek i tak dalej, no to w tej naszej polskiej lidze dalej pokazuje jakość i że może grać na tym poziomie, ale ja uważam, że też mogę grać na tym poziomie za granicą i żeby tej kadrze pomóc, dlatego jakby z jednej strony bardzo doceniam Kamila za to, co osiągnął i dalej w jakiej jest formie, ale mimo wszystko wiem, że to jest dla mnie realny kandydat, że mogę go przeskoczyć i taki też jest mój cel. Nie? Jakby jestem ambitny, no bo wiem, że mnie na to stać. Zdecydowanie. Zanim ktoś zacznie pisać, że a gdzie Zalewski, a gdzie Frankowski, to ich umieściliśmy w wahadłowych, bo to zrobiliśmy skrzydłowi i wahadłowi, żeby nie było, chciałem to też wyjaśnić. Wspomniałeś o tym, że mentalnie bałeś się zrobić sprintu. Było takie nagranie, które dość dużym echem się obiegło. Pewnie wiesz, o czym mówię. A to było akurat przed kontuzją. To było przed kontuzją. tak. Chciałbym się zapytać ciebie, o co chodziło? Bo to wyglądało, powiem ci, jak to wyglądało z perspektywy zwykłego widza, który nie śledzi twojej kariery tak, że patrzy na każdy mecz. No wyglądało, jakbyś był totalnie zapuszczony. No, mogło tak wyglądać w sumie. No i trochę też tak zastanawiałem się potem, w czym jest przyczyna, też wiesz. Ja też mam swojego jakby trenera, z którym pracuję, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne indywidualnie. I tak naprawdę wiele rzeczy się na to składa. Ciężko powiedzieć, czym to dokładnie, co miał na to dokładnie wtedy wpływ, ale no tak ta akcja wyglądała, tylko też na przykład uważam, że takich akcji dla skrzydłowych w ciągu meczu dzieje się
czasami dla których, wiesz, cztery, pięć akcji, tak, na przykład taki dla skrzydłowego. No, ale nie? Wiesz, to wygląda jakby była no, było taka niesamowita, no, wypuściłeś sobie piłkę wcale niedaleko i gdzieś zabrakło cię, żeby nie wiem czemu, było. Też tak potem też patrzyłem też pod swoje ułożenie bioder, czy może jakoś tam szukałem jakby i tak dokładnie, jakbym ci teraz powiedział, dlaczego tak się wydarzyło, no to nie powiem ci dlaczego, nie? Na pewno historię, że byłem zapuszczony czy coś, no to nie, no bo tak naprawdę chyba dwa tygodnie później, czy tydzień później miałem bramkę, asystę i wiesz, już wszystko szło tak, jak powinno, dlatego ciężko z gościa, który jest zapuszczony, nagle być w super formie, nie? Więc, więc raczej to nie. A no też bym nie powiedział tak naprawdę jednej przyczyny, która miała na to wpływ. Wiesz, też w tamten mecz, pamiętam, bagraliśmy, to będzie, nie, dobra, tego nie powiem, bo to będzie, odbije się, że jest niedziela, wiesz, 17, wiesz, no to może lepiej. Ale akurat wiesz, jakie są temperatury w Charlotte i graliśmy, pamiętam, o 12. Wiesz co, ja byłem tam w maju i był okej, wtedy był okej, no, już pamiętam, w kwietniu. Nie, wtedy, no, tak naprawdę... Wtedy jeszcze były takie... Tak, graliście gdzieś. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, no teraz już tak mówię, podsumowując, ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak było, na szczęście udało mi się szybko to poprawić i w następnych meczach ta dynamika wyglądała już na takim poziomie, jakim chciałbym, żeby była. No bo ta akcja rzeczywiście wyglądała słabo, nawet z punktu takiego, mówisz, kibica czasami niedzielnego, który też nie śledzi aż tak dokładnie nowin, no to mówi, no to kurde, coś jest nie tak. No tak, pewnie jakbym obejrzał cały mecz, no to bym pewnie wiedział, że... No tak, wiesz, jakaś akcja wcześniej, mogło tak być, że wiesz, była jakaś akcja, tak dalej, no może tak było, nie? Ale okej, ja to zostawiłem za sobą, wiesz, wiadomo, że to nie jest miłe nigdy, ale zostawiłem to za sobą i fajnie, udało mi się, że fajnie akurat to dla mnie było, że akurat to było w takim momencie, że była ta akcja i wszyscy mówili o tej akcji i dwa tygodnie później miałem super czas i do kontuzji tak naprawdę było wszystko super, nawet po powrocie, po tym pierwszym powrocie to ja też wróciłem, chyba wszedłem w pucharze na 60 minucie, strzeliłem bramkę, wygraliśmy 1-0, następny mecz zacząłem w pierwszym składzie, asysta i zrobiłem karnego i w 60 minucie poczułem ten mięsień. Także zagrałem półtorej meczu po tym i znowu się rozwaliłem. Ale właśnie to było dla mnie fajne, jak to w piłce nożnej czasami szybko ludzie mogą zmienić opinię i jak ważne jest, żeby po prostu wierzyć w to, co się robi i wiesz, mieć tą pewność siebie na swoim poziomie, mimo że takie coś się wydarzyło, no to jednak ja wiem, że jednak mam gaz dalej i mogę coś zrobić, a nie, że jest dramat. Oczywiście to musi być poparte jakąś tam robotą swoim przygotowaniem, no bo jak tego nie ma, no to ciężko potem oszukiwać swoją głowę, że nie, no jest super, a widzisz, jak to wygląda, nie? Dlatego już to jest za mną i oczywiście życzę sobie, żeby takich, wiesz, akcji było jak najmniej, nie? Powiedz, już tak zmierzając do puenty, czy zobaczymy jeszcze jakiegoś Polaka w następnym sezonie MLS w Charlotte FC? No bo Jan Sobociński już odszedł. Janek odszedł. Karol Świderski tak zadeklarował, że chciałby. Dość mocno. No jeśli o mnie chodzi, no to ja na razie nic nie wiem o tym, żebym miałbym, wiesz, gdzieś odchodzić, ale jak to też w tych klubach wiemy, jak to się dzieje i to są naprawdę ogromne pieniądze wkładane w ten biznes, dlatego nigdy nie wiadomo, ale na tą chwilę, dzisiaj jest w poniedziałek, to w piątek mam zaplanowany lot do Charlotte, zresztą Karol też, bo razem się umawiamy póki co na powrót, a potem to już zobaczymy, jak to będzie, ale zaczynamy obozem i jeszcze trochę czasu do ligi zostało, dlatego czy to w kontekście Karola, czy jakby miało coś się u mnie dziać, no ciężko to powiedzieć, u niego to jest bardziej, on jakby dał sygnał, że chciałby zmienić i jakby też ma do tego prawo, no bo zagrał też fajny sezon, kolejny, regularny i myślę, że też ja i on w tym sezonie mocno pomogliśmy naszej drużynie, żeby być w tym miejscu, w którym jest, a też nie dziwię mu się, że go też ambicja pcha do przodu, no bo też pokazuje w reprezentacji, że przyjeżdżając z MLS może być jednym z najlepszych zawodników w kadrze i to czasami nie liga, która jest czasami trochę szufladkowana, na przykład w naszym kraju, jest jakby wyznacznikiem, jak jest dobrym piłkarzem, to może to pokazać. No i Karol to pokazuje, nie? W reprezentacji. A ty nie boisz się, że trochę się zasiedzisz? No masz jeszcze 2 lata kontraktu. Myślę, że się nie zasiedzę z tego względu, że jakby progres jest w porównaniu z pierwszego do drugiego sezonu jest progres na pewno. No i teraz zobaczymy. Na pewno też bym chciał, żeby tak było, ale wiesz, dopóki mam swoje ambicje, że chcę iść do przodu, no to myślę, że tego tak nie będzie, nie? No bo też mam dalej tą chęć do samorozwoju, jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze wierzę, że najlepsze przede mną i tego sobie życzę.
Także na razie ta sytuacja moja wygląda tak, że wracam do Charlotte i zaczynam przygotowania normalnie z zespołem. Jaki masz plan na najbliższe lata, jeśli chodzi o swoją karierę? Masz to w jakiś sposób przemyślane, zaplanowane, zaprogramowane? No bo MLS myślę, że nie jest twoją docelową ligą. Myślę, że to może być fajna liga na to, żeby po słabym okresie w derby troszeczkę się odbudować. No ale też, żeby zaliczyć jakiś skok na zasadzie trampoliny, bo jest, MLS jednak jest poważaną już ligą, więc idąc tam, no wciąż jesteś na radarze. No dokładnie. Wiesz, nie ukrywam, nie powiem ci, że MLS to jest liga, w której zawsze chciałem grać i to jest, no bo tak nie jest, to jest liga przejściowa, w której chciałem zrobić następny krok i się rozwinąć. Uważam, że to się dzieje i wiem, że mogę jeszcze kolejny krok postawić w tej lidze. Czy tak się stanie, czy nie, no to zobaczymy, ale no chciałbym, widzę siebie w lepszych ligach, w której, to też ciężko mi powiedzieć, w której konkretnie lidze. Też uważam, że dzisiaj ja nie będę nawet patrzył do końca nawet tak, wiesz, że chciałbym iść do tej ligi i do tej ligi muszę iść za wszelką cenę, tylko rozmawiając z jakimiś tam potencjalnymi w przyszłości klubami, no to patrzę na to też, jaki to jest klub, jak ten klub gra, jaki jest trener, czy ten trener mnie chce, jaką gra informacją. No uważam, że to jest bardzo ważne w ocenianiu, gdzie się chce iść, że okej, nie patrzę na to, które mają miejsce w tabeli, ta liga, dobra, idę, wiesz, jakby nic o tym klubie nie wiedząc. Zawsze idąc do Charlotte też chciałem to zrobić, ale ciężko było obejrzeć jakieś mecze Charlotte FC. Tylko te, które tam na początku sezonu zagrali, to widziałem, ale na pewno ja tak do tego podejdę, no bo taki ruch jest jednak bardzo ważny. Też nawet przykład Przemka Frankowskiego, który był w MLS i który chyba nawet, z tego co pamiętam, to nie miał jakiegoś super sezonu odchodząc do Francji, a poszedł do klubu. Też wiesz, w piłce ciężko jest przewidzieć, ale bynajmniej poszedł do klubu, który zaliczył duży skok, zaufał i on z tym klubem też poszedł do przodu i dzisiaj robi super karierę i gra na wysokim poziomie i we Francji, i w europejskich pucharach, i w reprezentacji, dlaczego nie ja? Dlatego też chciałbym wybrać mądrze i jakby wiesz, starając się jak najbardziej zoptymalizować to ryzyko, ale też w piłce też jest ważne szczęście, czasami moment, w którym się jest i dlatego tak do tego też podchodzę. Chcę jakby wszystko dobrze przeanalizować, a potem zobaczymy. No to co, widzimy się w 2024 na kadrze. Oby. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Zakład bez ryzyka i obrotu do 500 zł i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Pobierz aplikację fuksiarz.pl. Graj szybko, graj mobilnie, graj po swojemu.